Siema, dzisiaj zapraszamy do oglądania naszego filmu z wyjazdu do Rumunii. Po przyjeździe, po przekroczeniu granicy wybraliśmy się właśnie w taką malowniczą podróż, taką dróżką, by następnie udać się na zakupy i pokupować potrzebne przedmioty, czy powiedzmy wyżywienie, aby przeżyć w tych rumuńskich górach i nie być głodny. My bardzo lubimy litar. Dobra. Jest akcent polski. Idziemy. Edyta, no ja wiem, ale żeby... Wiesz co, bąki puszcza. Ale żeby w środku miasta gnojem jechało? No, a czemu nie? W drodze w wyższe partie gór zatrzymaliśmy się nad jeziorem Kalinesti, nad takim punkcie widokowym. Jak widzicie, taki roztaczał się stamtąd widok. A trzeba też nadmienić, że ta górka ma niecałe 200 metrów nad poziomem morza, także pokazuje, jaka Rumunia jest płaska. Następnie kierowaliśmy się z Huta Cartes w stronę Sapanty, ale doświadczony kierowca prowadził całą wycieczkę i można było cały czas na niego liczyć. Czy może jakieś słówko na temat tej drogi? No i zajebista. Sam ją wybrałem. Jest krótsza niż tą, kto pojechała reszta ekipy. Jest techniczna, taką jak lubimy. Tak. Obalamy mity. 31 cali w zupełności wystarcza. I że nie robimy żadnych blokad, niepotrzebnych już peju. Dużo na dachu trzeba najebać, żeby środek ciężkości był odpowiedni i można wtedy jeździć po takich krzywych. Jedziemy, dziękujemy. Goli naprawdę znał się na rzeczy. Dość, że był naszym przewodnikiem, to jeszcze gotował i karmił wszystkich obozowiczów. Łyżka może nie będzie stała, bo jest długawa. I nakładamy teraz. Patrzcie się, co tu się... Obejście to, co tu się dzieje. Teraz rozjeżdżamy na boczki. O. Patrzymy, żeby się nam te kotleciki nie połączyły. O. I smażymy na wolnym ogniu, prawda? W temperaturze 180 stopni. Obracamy, obracamy i wychodzi nam taki cudo. O idealnym kształcie, idealnej konsystencji. Patrzcie się. Coś pięknego i niedrogiego. Teraz pan będzie wdupcał. Będę wdupcał. I ty wdupcał. Nie było też tak łatwo i smacznie jak widać to na początku filmu. Zaraz zobaczycie, że naprawdę mierzyliśmy się z wieloma trudnościami, a szczególnie w dupę dawała nam pogoda. No, zaliczyliśmy delikatną burzę. Taki strumień płynie drogą, ale to przez deszcz, to normalnie tu strumień nie płynie, po prostu takie opady deszczu mieliśmy intensywne. Zatrzymaliśmy się w takiej konfiguracji. No, a później było już tylko gorzej, no niestety dolany teren, opona nie robi, auto doładowane. No i później tak się to kończyło, no. Dobrze, że człowiek wyciągarkę miał. No i zgraną ekipę, bo jak widzimy, Tomek tutaj walczy. Próbuję je wyciągać. No. Ale jak widzimy, nie tylko terano poległo, bo nawet Das Auto, niemiecka technologia, w rumuńskim błocie nie dawała sobie rady. Na MTK-ach. Ale naprawdę warto troszkę się pomęczyć, by wyjechać,
i podziwiać te piękne widoki. No naprawdę wartało. Widoki widokami, trasa trasą, ale kobieta też no niestety czasem lewą nogą wstanie i nie dogodzi jej. I czasem musieliśmy się z nią bić. Idziemy do Edyty. Jak, gdzie ona idzie się rozbić dzisiaj? Gdzie ona dzisiaj będzie spała? Może parę słów do kamery, jak ci się podoba dzisiejszy nocleg? Co o nim sądzisz? Milczenie H mówi wszystko. Aż za nie mówiła. Jesteśmy przy głównej drodze. Ale to nie jest autostrada. No i co z tego? Jesteśmy na szlaku. Dokładnie. Nie ma tu ani grama normalnego miejsca, żeby rozłożyć namiot przez krzywo. No. Zaznaczyliśmy też swoją obecność na przełęczy Prislop. Dołączyła tam też nasza naklejka. Naprawdę te 11 dni nam przeleciało dość szybko. Także nawet nie wiadomo kiedy. I już trzeba było się pakować i brać do Polski. I naprawdę polecam taki wypad. Mycie się w jeziorach, w strumieniach. Praktycznie nie zjeżdżanie w ogóle do cywilizacji. Można poznać siebie na nowo. Jak Tomku było? A bardzo fajnie.